Cześć, nazywam się Andrzej Wróblewski i jestem doradcą żywieniowym w firmie Josera. Znajdujemy się w gospodarstwie rodzinnym państwa Tekin w miejscowości Owieczki Kolonia na Podlasiu. Wraz ze wzrostem wydajności coraz ciężej jest nam spełnić warunki, jakie narzucają na nas mleczarnie. Coraz ciężej to nie znaczy, że jest to niemożliwe, czego przykładem jest to gospodarstwo. Cześć, nazywam się Kamil Tekień. Wraz z żoną i rodzicami prowadzimy gospodarstwo. Nasze gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleka. Utrzymujemy 70 krów dojnych. W 2019 roku została oddana do użytku obora wolnostanowiskowa wraz z halą udojową 2x5. Od 4 lat współpracujemy z firmą Josera. Stosujemy ich produkty, między innymi Daily Mineral i Daily Pilot. Korzystamy z ich usług doradczych. Dzięki temu utrzymujemy komórki somatyczne na poziomie 200 tysięcy, czego oczekuje od nas mleczarnia Mlekpol. Bydło żywione jest TMR-em, w skład którego wchodzą dobrej jakości siano kiszonki, kiszonka z kukurydzy. Dodatkowo uzupełniane są śrutą ze zbóż, poeksekcyjną śrutą rzepakową i poeksekcyjną śrutą sojową. W celu uzupełnienia witamin, mikro i makroelementów stosowany jest produkt Dairy Mineral, a w celu poprawy pracy żwacza stosowany jest Dairy Pilot. Dairy Mineral jest produktem, który w swoim składzie zawiera nutrybiotyk. Działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne nutrybiotyk pozwala na dostosowanie reakcji układu odpornościowego do aktualnych potrzeb organizmu. Dodatkowo jesteśmy w stanie zaoszczędzić białko i energię, która będzie nam wykorzystywana do wyższej produkcji mleka. Produkty nutrybiotyczne idealnie współpracują z produktem Dairy Pilot poprzez efekt synergii. Różne substancje bioaktywne działają w innych szlakach metabolicznych, przez co możemy osiągnąć jeszcze lepsze wyniki zdrowotności i produkcyjności. Nasze stado jest pod oceną użytkowości mlecznej krów. Wraz z naszym doradcą analizujemy wyniki półudojowe. W razie konieczności wprowadzamy jakieś korekty do składu TMR-u spodowanego krową. Dodatkowo w razie potrzeb są analizowane składy pasz oraz wykonywane sita kałowe i sita TMR-u. Dzięki zastosowaniu w żywieniu produktów Dairy Mineral i Dairy Pilot, a także dzięki profilaktyce i higienie doju, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki produkcyjne, czego przykładem jest to gospodarstwo.